Remonty sal, korytarzy, bloków żywienia, dachów czy wymiana okien, drzwi i oświetlenia to tylko niektóre prace, jakie zostały wykonane we Wrocławskich placówkach oświatowych i żłobkach w ramach tegorocznych wakacyjnych remontów. Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 21 milionów złotych tych remontów w ostatnich kilku latach przeprowadziliśmy na kwotę blisko 400 milionów złotych. W tym roku podczas wakacji blisko 60 remontów w placówkach szkolnych i przedszkolnych na kwotę ponad 20 milionów złotych. Także tak, szkoła może być pracuje, bez, pracują bez przerwy, ciągle remontują no i próbujemy jeszcze lepiej dostosowywać właśnie te potrzeby techniczne, lokalowe, materialne do, no, do wymogów współczesnych. Po to, żeby i nauczycielom, i uczniom w szkole było przyjemniej i lepiej. Tutaj mówimy o takiej infrastrukturze, powiedzmy to o przygotowaniu infrastruktury edukacyjnej, która już istnieje, czy tak można powiedzieć odświeżeniu tego, co już jest, żeby było dalej w wysokim standardzie. To są prace, począwszy od odmalowania sal, korytarzy, wymiany podłóg, cyklinowanie starych podłóg, remonty sanitariatów, prace na zewnątrz, remonty placów zabaw i inne tego typu prace, które pozwolą uczniom w dobrych, komfortowych warunkach rozpocząć nowy rok szkolny. Co udało się zrobić? Która inwestycja miała największe znaczenie? Wszystkie są niezwykle ważne. Cieszę się, że udało się szczególnie w szkołach ponadpodstawowych, tak jak tutaj w dziewiątym Liceum, przygotować kolejne sale edukacyjne pod półtora rocznika, które. drugi rok z rzędu, półtora rocznika wychodzi z naszych szkół podstawowych, ale także to są przecież uczniowie, którzy przyjeżdżają spoza Wrocławia do wrocławskich Szkół Średnich. Także chcieliśmy ich tutaj wszystkich dobrze przyjąć. Szkoły z gumy nie są, stąd też po, potrzeba podczas tych remontów, zaadoptowania kolejnych pomieszczeń pod sale lekcji. Także to się udało, plus mnóstwo prac w zakresie dostosowania do przepisów PPOŻ, wymiana stolarki okiennych, drzwiowych, instalacji z, zarówno w węzłach sanitarnych, jak i w kuchniach, elewacje i naprawy dachów. Bardzo dużo się u, udało zrobić. Bardzo się cieszę i wszystkim pracownikom przede wszystkim za to dziękuję, którzy właśnie w czasie wakacji nad tym pracowali. Czas na dzień 1 września, czyli dzień, w którym szkoła, jak i uczniowie muszą być do roku szkolnego dobrze przygotowani. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.